Uwaga, imperialiści! Wraz z Enebą przygotowaliśmy dla Was konkurs, którym do wygrania jest jedna kopia Crusader Kings 3. Konkurs trwa do końca tego miesiąca. Co prawda to jest długi czas, ale Anusz, jeżeli wygracie, przekażecie swoją kopię drugiej połówce. Jak zwykle macie 7 sposobów na dołączenie. Im więcej z nich wykonacie, tym macie większe szanse na zwycięstwo. Linki w opisie. Europa Universalis 4, Dead Martian. Wiem, że tęskniliście, bo już chyba 2 tygodnie nie było u mnie materiału z Europy Universalis 4. I tak, to jest 3 odcinek. Poprzednie odcinki macie w playliście w opisie tego filmu. Witam imperialistów. Zaczynamy dzisiejszą zabawę od wojny, oczywiście religijnej, gdzie jako protestanta próbuję obalić złych katolików. I trochę ich jest, trochę roboty mamy i chyba Moskwa nie dołączyła do Ligi Katolickiej, więc może uda nam się utrzymać ten sojusz albo przywrócić sojusz z Moskwą za jakiś czas. A ja sam jestem tuż po wojnie oczywiście z Danią, moje prowincje jeszcze się korują, nie mam doradcy militarnego, ale kogo to obchodzi? Nie ukrywam, tą wojnę rozpocząłem tylko i wyłącznie dlatego, że troszeczkę przegiąłem z agresywną ekspansją i nagle większość świata europejskiego, części świata europejskiego w zasadzie należałoby powiedzieć, weszła w koalicję przeciwko mnie, więc ni mniej, ni więcej, żeby ocalić mój kraj, po prostu spowodowałem taki malutki tutaj konflikt w Europie, po którym raczej katolicy i moi wrogowie się nie pozbierają, a nam zostanie już tylko robić tutaj Niemcy. Oczywiście pod władzą jedynie słusznej Republiki Chłopskiej. Nasza flota siedzi już tutaj schowana, bo nie jestem pewien, czy Moskwa nie dołączy za chwilę, jak zakończy tylko wojnę swoją ze Szwecją przeciwko nam. Więc na wszelki wypadek flotę tutaj mamy, żeby ich gdzieś tutaj blokować, jeżeli bot będzie na tyle głupi, żeby wejść na Sealand. Nasze wojska już cofamy, praktycznie zastosuję tutaj moją standardową taktykę, czyli wpisujemy po kolei wszystkich sojuszników cesarza. Ja jestem dowódcą tej frakcji, więc bez problemu powinien robić tutaj po kolei white piece z każdym. Chyba że dołączył na zasadzie koalicji? Trochę gorzej. No nic, no to bierzemy się za inne państwa. O, upadek Pragi. Któż by tutaj się mógł tego spodziewać? Oczywiście ja litości dla krajów, które walczą przeciwko nam, nie mam, więc ich atakujemy. Boże, ile tutaj nacji jest. Swoją drogą, dajcie mi pomysły na jakieś ciekawe serie, które byście u mnie chcieli zobaczyć w najbliższym czasie z Europy Universalis 4, bo nie ukrywam, że jakoś jestem tak wciągnięty w Crusader Kingsa, że nie mam głowy do Europki. Wojna przebiega dość po naszej myśli, w zasadzie nie ponosimy za dużych strat albo jakichś znacznie większych naszych przeciwników. No, zajmujemy po kolei prowincję, problem jest tylko taki, że Lukas dopuścił do powstania koalicji, więc no, ma tutaj pewien problem, że nie może każdego kraju po kolei wypuścić, brać od niego war reparation albo zmienić jego wiarę. A sami jesteśmy republiką, więc za bardzo i tak nie skorzystamy na zmianie tej wiary w Holy Roman Empire. O, mamy tutaj jakąś chyba większą bitewkę. Pewnie ją przegramy, bo nasze wojska są dość rozproszone. Ale zobaczymy, może nie, niekoniecznie. Chociaż widzę, że tu wojska osmańskie były chyba jednak zaraz obok. Nie, no wygraliśmy jedną z większych bitew tym razem. Jeszcze przeciwnicy sobie dochodzą, dostają stack wipe'y. Bardzo fajnie. Ja lecę w kierunku Toskanii, żeby jak najszybciej ją wyjąć z tej wojny, bo jest to jeden z tych krajów, co możemy to zrobić i jednocześnie nam bank mi zapłacą za to, żeby tutaj nam wyszli. Jest to bogaty kraj, bogate terytoria ma, więc za chwilę się ich pozbędziemy. No, mamy coraz większą przewagę. Teraz to już jest prawie 100 tysięcy przewagi w liczbie piechoty mamy. Więc jest jak najbardziej to dobre dla nas. Republic Tradition niech sobie rośnie. Jak tylko Toskanii się pozbędziemy, to w zasadzie już nie mają z nami szans. Dodatkowo też nasza strona ma tutaj dużą przewagę jakościową, a że Rosja jest cały czas w tym konflikcie ze Szwedami, jest spora szansa, że uda nam się zachować z nimi sojusz do momentu, aż zjemy Danię do końca. Ciekawe, że Toskania jest takim krajem bliskim naszemu serca, przecież to jest kraj protestancki i jest to republika. Nie ukrywam, że w sumie mam ochotę na jakąś serię we Włoszech. Po zajęciu Toskanii nasze tutaj wojska kieruje od razu do Kastylii, żeby zająć Toledo.
i jak najszybciej ten kraj wyjąć z tej wojny, bo w zasadzie większość sił właśnie pochodzi z połączenia Kastylii, jej kolonii oraz Aragonii. Nie, Rosjo, nie rób mi tego! Nie rób mi tego, nie zrywaj tego sojuszu! Boże, co za władcy mają! I powiem wam szczerze, że jak tak gram tutaj w tą Europkę, to myślę, że fajną opcją byłoby coś takiego, jakby dodali takie Cassius Belli, które by powodowało, że na przykład obalamy jakąś dynastię w danym kraju. Nie ukrywam, że to jest takie trochę zainspirowane tym, co robiłem w Crusader Kingsach, ale super by mi się tutaj to podobało. Carpet siege'ujemy sobie już w tym momencie. Boże, jak tego brakowało. Takiego szybkiego carpet siege'owania całego rejonu, który podbijamy. Ach, ta oblegania na 92% i oczywiście nie wpadło. Nie ma to jak szczęście. Jako kolejne idee, to w sumie dla nas będą super tutaj działały idee oczywiście handlowe. Raz, że bonus z ilościowymi fajnie nam zadziała, a dwa, że zaczniemy coraz więcej teraz handlu kraść tak czy siak w Moskwie, więc jest mi to jak najbardziej na rękę. I Hiszpania płaci nam za koniec tej wojny 594 tysiące strat, jak na razie ponieśliśmy. I w zasadzie naszym wojskiem tutaj wracamy i naszym, albo nie, tutaj i naszym celem będzie zdobycie Wiednia i zakończenie tej wojny. Nie zostało tutaj, Napol został jeszcze z takich większych krajów, które mogą nam płacić. Kuszące? To chyba jednak lecimy na Napol. No i nadszedł ten cudowny moment, w którym no, zawieramy pokój religijny, w sensie protestanci wygrywają wojnę religijną w Holy Roman Empire, ponieważ mam już wymagane punkty, pieniążki, war reparation i wszystkie pozostałe kraje, które mogłem wypisować, wypisowałem. Odnieśliśmy niesamowite zwycięstwo, a wojna nawet nie była jakaś super krwawa. Co jest najlepsze w tym wszystkim? Kto został nowym cesarzem? Oh my god, Brandenburgia. Mogłem się domyśleć. Co prawda, w teorii jest moim sojusznikiem, ale i takich chcemy podbić za chwilę. Moskwa nadal mnie nienawidzi. Nie wiem czemu. Myślałem, że zniknie im to nastawienie w stosunku do mnie. Jak widzicie, po wojnie War Reparation mamy 12 i prawie pół dukata. Sporo państw mi płaci. Na miejsce sojuszu z Moskwą wezmę chyba Wielką Brytanię. Brytania, która ma prowincję na kontynencie, to jest całkiem niezły sojusznik dla nas, ponieważ jej wojska realnie są na kontynencie, nie muszą nigdzie się desantować, więc będą nam pomagały. O, jeszcze widzę, że muszę stłumić katolickie bunty. O, ciekawe, czy damy radę. Agresywna ekspansja tutaj w ogóle z tej okolicy zniknie nam w przeciągu gdzieś 11 lat, więc za 11 lat zaczniemy dalsze podboje w ramach utworzenia przyszłych Niemiec. Na ten moment jednak musimy się tutaj zdecydowanie powstrzymać. Myślę, że teraz ostro zaatakujemy Moskwę. Co prawda mógłbym w teorii już ponownie z nimi zawrzeć sojusz, ale realnie no, musimy już zacząć tutaj podbijać, jeżeli chcemy wykonać nasze misje. No i nie ukrywam, że też od tego, jak szybko zwiększymy nasz handel w Nowogrodzie, zależy też to, jak dużo zaczniemy zarabiać niedługo. Nie to, żeby nie było czegoś takiego, ale ja naprawdę też grałem w Europę Universalis 4 przez ostatni czas sporo, tylko że na multiplayerach ze wspierającymi, takich dodatkowych multiplayerach właśnie też ze wspierającymi, gdzie dość sporo uczyłem, poznawałem nowego sposobu myślenia i tak dalej, i tak dalej. I muszę wam powiedzieć, że jedną z ciekawszych technik jest palenie po prostu waszych punktów administracyjnych i budowanie prowincji takich stricte multiplayerowych, czyli na zasadzie jeden punkt administracyjny, 9 punktów dyplomatycznych, 10 punktów manpowerowych jest nawet wskazane na singlu. Zresztą myślę, że w kolejnej kampanii, którą będę tak totalnie grał, pod tym kątem zobaczycie właśnie takie podejście, ale jeszcze nie wiem, czym zagram. Nadszedł ten moment, na który chyba wszyscy czekali. Wypowiadamy wojnę Rosji i zaczynamy ją atakować tutaj. Chociaż jeszcze nasze armie nie są w 100% gotowe, no ale myślę, że zanim oni się wycofają z Uzbeku i przyjdą do nas, to zdążymy zająć tutaj te najważniejsze prowincje, a następnie może i coś dla siebie nawet więcej zdobędziemy. Naszym celem głównym jest zdobycie oczywiście najważniejszych prowincji Strejnoda Nowogrodzkiego, czyli też tutaj samego Nowogrodu oraz Newy. A w późniejszych latach, jak już będziemy mieli klejmy,
to resztę moskiewskich prowincji, ale tutaj już otworzymy sobie dostęp wtedy praktycznie do całego kraju. Tak jak miałem okazję przejrzeć misję, no to najpierw musimy zdobyć kilka prowincji w tym regionie, następnie no już troszeczkę więcej w tym regionie, ale tą misję też raczej spokojnie sobie wykonamy, bo brakuje nam realnie tylko i wyłącznie 4 prowincji. Co nam da już możliwość wtedy zajmowania Rosji. Wygląda to, że nasza pierwsza większa bitwa odbędzie się tutaj właśnie pod Moskwą. W sumie wyślimy naszego lepszego generała w pierwszym rzucie, bo przeciwnik w ogóle generała tutaj nie posiada. Co prawda stoi trzygwiazdkowy zaraz obok. O nie, dobra, znowu zmiana władzy w naszym kraju. Ale spokojnie, my też tutaj dosyłamy wojska. Powinniśmy raczej to wygrać. I też tak się dzieje. Mamy już 50% war score, a wojna jest naprawdę szybka. Problemem tej kampanii, zresztą jak każdej w Rosji, jest to, żeby jak najszybciej tą wojnę jednak też również zakończyć. Dlatego następne co robimy, to zajmowanie najwyżej developmentowych prowincji i olewanie praktycznie całej reszty, a do tego nam się oczywiście mapka Deva przyda, która jak zwykle nie pamiętam gdzie jest, bo tak rzadko z niej korzystam. O, jest. O, to już najwyższy dev chyba mam zajęty. Teraz tutaj trzeba lecieć. No dobra, to miała być taka szybka kampania, żeby zająć te prowincje i też tak to udało mi się zrobić. Zdobyliśmy ważne forty, więc kolejny raz nie będę musiał ich zajmować. Mieliśmy też troszeczkę pieniędzy, ale nasze zasoby ludzkie w tym momencie nie pozwalają nam kontynuować naszej ofensywy przeciwko Rosji, ale też za dużo od nich nie chciałem w tym momencie jeszcze brać. Teraz mam trochę czasu, żeby poulepszać tutaj porty. Bardzo mnie to dziwi, że mam tutaj jakoś tak strasznie dziwnie te rzeczy porobione. Kasuję też te baterie wybrzeża, bo są mi totalnie nieprzydatne. Bardzo mi to dziwi, że nie ma tutaj budynków pod handel porobionych. W ogóle jakbym ja nie grał tą nacją, tylko nie wiem co robił. Porty porobione, ale to też może wynik tego, że ta kampania mi się strasznie rozwlekła w czasie, jak zresztą wszystkie ostatnio. Nie wiem, te odcinki montowane nie wpływają chyba korzystnie na to, żebym sukcesywnie nagrywał wam serię jakieś po prostu bez jakiegoś dużego przeskoku czasowego. W międzyczasie Polska już tutaj poskramia Węgry raz jeszcze. Burgundia wciąż istnieje, Kastylia w zasadzie nic nie robi, Portugalia za to bardzo dużo podbija. Nie ukrywam, że też bardzo chętnie bym zagrał jakimś takim państwem pod kolonię, stricte oczywiście nie Polską, chociaż jej odcinków spodziewajcie się jeszcze na dniach. Ale takim stricte kolonialnym państwem. Zakończyliśmy idee handlowe naprawdę super szybko, co spowodowało, że już możemy odpalić politykę, która zwiększa dodatkowo Good Produce Modifier o 20% w naszym kraju, co za chwilę będzie skutkowało całkiem niezłym przeliczeniem naszych dochodów. Aż ciekawe, ile na to poskoczy. Nie aż tak dużo, jak myślałem. Z 19 do 30. Wiem, że nikt się z was tego nie spodziewał, ale atakujemy Danię. Przy czym do tej wojny dołączy również Moskwa, która szczerze mówiąc nie zrobi ni mniej, ni więcej, tylko to. Czy ja dobrze widzę, że Moskwa skasowała wszystkie forty? Albo większość fortów? Ma wyłączonych? Oh my god, dobra, lecimy na te forty, bo one bardzo szybko będą padały. Chociaż i tak realnie nie mam jak szybko tutaj dojść. Ale zdaje mi się, że niektóre forty skasowała, bo tutaj nie ma fortu. Nie wiem gdzie jeszcze, ale tak to wygląda. No nic, szybko ją zajmiemy, zapłaci nam trybut i się bierzemy zadanie. No i Rosja zasponsoruje nam 2000 dukatów plus war reparation, bo raczej po tej wojnie nie dotrzyma swoich gwarancji na Szwecji. A jeżeli dotrzyma, no to tylko skorzystam. No i wojnę z Danią kończymy. Tyle prowincji odzyskaliśmy dla Norwegii. Dla siebie bardzo mało wziąłem. No, Norwegia za jakiś czas oczywiście zostanie przez nas anektowana. I co? Czyżby czas nadszedł na wzięcie się za Szwecję? No okej, okay, no to wypowiadamy za chwilę wojnę Gelere. Co prawda zostałem zawołany do wojny z cesarzem, więc musimy chwilę poczekać, ale to powoduje, że będę miał za chwilę konflikt z Polską. Ale to już w następnym odcinku. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!